co miało być na końcu, dzisiaj w filmiku jest na początku. Pokażę Wam, jak babka wygląda w środku. Jak obejrzycie cały film, będziecie wiedzieć, dlaczego zrobiłam dwie i dlaczego tej nie przekroję, ale przekroję tą tutaj malutką. Tak wyszła. O. I już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Bardzo delikatna i naprawdę opłaca się zrobić babkę samemu niż kupić, bo jest naprawdę łatwa. Ja posypałam cukrem pudrem, ale tak jak mówiłam, możecie podać lukrę, możecie dać czekoladę. Jeżeli polejecie tak dość grubo czekoladą, babka wtedy dłużej zostaje wilgotna i może dłużej Wam postać. Proszę. Nie wiem, zaraz. O, widać? Widać. Jest delikatna i wypieczona, a pachnie marcypanem i migdałami. Jeżeli lubicie, to naprawdę polecam. Pyszna. Także oglądajcie film, zasubskrybujcie kanał, żebyście żadnego przepisu nie pominęli i poproszę o łapkę w górę. Także miłego oglądania. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będę robić babkę, więc pokażę Wam, jak ja robię babkę. Babka będzie o smaku migdałowym. I już Wam mówię, co mi jest potrzebne do zrobienia takiej babki. 160 g mąki tortowej przesianej typ 450. Do tej mąki dodam łyżeczkę proszku do pieczenia. Łyżeczka proszku do pieczenia. Do tej mąki dodam jeszcze dwa budynie. Każdy budyń jest bez cukru i waży 40 gramów. Ja mam budynie o smaku marcypanowym, dlatego że one, no, to one są z migdałów i lubię bardzo. Jeżeli nie macie budyni marcypanowych, to można wziąć śmietankowe albo waniliowe. Dwa budynie. Gdyby się ktoś pytał, kupiłam te budynie takie, to nie jest reklama płatna. Bardzo fajne, ja je kupiłam w Dino. Jakby się ktoś pytał. Także dwa budynie. W sumie 80 gramów. Tak. Do tego będziemy potrzebować 200 ml oleju. Wszystko ma mieć temperaturę pokojową. Do tego będziemy potrzebować pół szklanki, może być troszkę więcej niż pół szklanki cukru. Nie wiem, czy mówiłam, 4 duże jajka albo 5 małych. To i troszkę olejku migdałowego. No i oczywiście na przystrojenie migdały. Jeżeli ktoś ma ochotę, to takie dwie łyżki można dać tutaj migdałów, płatków migdałowych, ale ja nie chcę, ja po prostu przystroję migdałami. Mam i babkę tą można piec w blaszce. O wymiarach już Wam mówię, taka zwykła, bez komina. I ta blaszka ma wymiary 23 cm, wysokość na 10. Ale ja będę piekła troszkę inaczej, będę piekła sobie po prostu w dwóch. Jedną mam taką blaszkę i jedną mam taką, o, dwie mniejsze. Też można. Ta blaszka to wymiary, już Wam mówię, 25 cm na 12, bo sobie zapisałam, a ta blaszka ma 15 na wysokość na 7. Także w takich dwóch będę piekła i zaczynamy od czego? Ubijamy pierw nasze jajka z cukrem. Będziemy to oczywiście wszystko wymieszamy. No, ale ładnie już tak pachnie migdałowo. Tak. Tu dosypujemy po troszeczkę, sobie odstawię. O,
olej też, żebym się nie przewrócił. Już nastawiłam sobie piekarnik. Słuchajcie, 160-165 stopni z termoobiegiem, żeby się grzał, bo babkę będziemy robić bardzo szybko. No i zaczynam. Dodajemy po trochę cukru i ubijamy na sztywno, taką naprawdę sztywną białą pianę. No, jajka mamy ubite i będziemy tutaj delikatnie mieszając wlewać nasz olej. Do oleju dodam kilka kropel olejku migdałowego. Jeżeli ktoś nie miał w budyniu z marcepanem, tylko ma waniliowy albo śmietankowy, to dajcie po prostu troszkę więcej olejku migdałowego. I wlewamy i mieszamy do samego spodu. Pamiętajmy o tym, że olej lubi osiadać na samym dnie. I teraz naszą mąkę będziemy dawać z budyniem i z proszkiem do pieczenia. Mieszamy tylko do wymieszania składników. I teraz, jeżeli macie dużą blaszkę, to wlewacie do dużej. Ja po prostu wleję do dwóch mniejszych. Ciasto wyrównujemy. O! Musi być troszkę tutaj wolnego miejsca, no bo nam babka urośnie do góry. Blaszki dla tych pań, które nie pieką zawsze i troszkę się nie znają, więc podpowiadam. Blaszki moim zdaniem najlepiej smarować jest masłem, albo takim zwykłym masłem, albo masłem klarowanym i posypać bułką tartą. Jednak olejem jak się smaruje, mi nie zawsze te ciasto chciało wyjść. Uważam, że ile razy posmarowałam masłem, a później obsypałam bułką tartą, to po prostu lepiej te ciasta wychodzą z blaszek. Także ja wstawiam do piekarnika, wy będziecie piec, jeżeli w tej dużej blasce, to około 50 minut, po 40-45 minutach sprawdźcie patyczkiem. Gdyby ciasto zaczęło wam się przypiekać, nie skracamy czasu pieczenia, tylko zmniejszamy temperaturę o 10. Nie otwieramy piekarnika, także ja powiem wam, ile te piekłam, bo w takich małych jeszcze nie piekłam tej babki, także powiem wam, jak wyciągnę. Minęło u mnie 45 minut, tyle potrzebowało. Ale gorące, już wyciągam, pokazuję wam. Pewnie dużo osób zastanawia się, czemu zrobiłam w dwóch foremkach. To już wam powiem dlaczego. Bo to ta babka idzie po prostu dla kogoś, będzie jako prezent, a tą malutką mysz sobie po prostu zjemy do kawki. Więc jeżeli daję komuś babkę jako w prezencie, to musi być naprawdę dobra. Pokażę wam, jak przestygną. Ja upiekłam i od razu wyciągłam, po prostu sprawdziłam patyczkiem. Patyczek był suchy, bo pieczemy do suchego patyczka.
patyczek i w jednym, o, i w drugim cieście był suchuteńki, to wyciągamy. Ale mówię, wasze w tej jednej babce może być 50 minut, może być troszkę więcej. Gdyby była foremka z kominem, to jest troszkę krócej wtedy. Także sprawdzać patyczkiem. Około 40-50 minut. Widzimy się za chwilę, jak wystygnie, to wam przekroję tą malutką i pokażę. Nie będę kroić tej, bo tak jak mówiłam, tą przystroję, bo jak stroimy? No oczywiście jak chcemy, możemy cukrem, pudrem, możemy czekoladą polać, możemy tym lukrem, to jak chcemy, ale chcę jedynie co wam jeszcze pokazać, a może pokażę to na początku filmiku? Tak myślę, pokażę na początku filmiku. Także jak wygląda babka w środku, także ja się z wami żegnam, jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia, pa, pa!